życzenie, duże zdrowie. Mniej mężczyzn, mam nadzieję, że będę miała takie okazje. Kobiety w Szczecinie są wyjątkowe. Ja nie wiem, z czego to się bierze. Są otwarte, są pracowite i odważne. To są prawdziwe kobiety, które potrzebujemy w polityce. Mirka jest wyjątkową kobietą pod wieloma względami. To jest kobieta, która się nie pcha do przodu, a która zawsze jest widoczna swoją pracę. Tym, co mówi i tym, co robi. To jest odważna kobieta i kobieta bardzo kompetentna. Ja zawsze będę przyjeżdżać do Szczecina, bo Szczecin jest miastem wyjątkowym. Miastem ludzi z całej Polski. Szczecin to jest miasto ludzi nie tylko otwartych, ale bardzo gościnnych, bardzo serdecznych. Może wynika to z historii. Dlatego rola kobiet w Szczecinie może jest o wiele ważniejsze niż w Warszawie czy w Krakowie. Jestem wam wdzięczna za to, że jesteście aktywne, że nie żałujecie swojego wolnego czasu, aby pracować dla Szczecina i również dla Polski. Bo w dalszym ciągu ten Szczecin jest taką wyspą polską, oderwaną od reszty, od Warszawy. Kobiety potrafią to zmienić. Ja w tym wierzę.